formalizm, dokładność i precyzyjność. Czy to w ogóle, nie wiem, czy to w ogóle pasuje do mnie? I witam was na kanale, witam was na tym najnowszym daily na moim kanale. I pytanie brzmi, czy jestem pedantem? I można powiedzieć, że totalnie nie. Dlaczego? Dlatego, że ja się jakby taką dokładnością nie przejmuję. No możecie sobie nawet zobaczyć. Totalny, po prostu nie wiem co. Możecie to nazywać po swojemu, ale po prostu jeżeli miałbym teraz to tak sprzątać, żeby było ładniej, to dzisiaj, to bym po prostu powiedział sobie: dobra, jadę raczej 10 km za moje miasto, żeby nagrać film, niż żeby po prostu to sprzątać, bo i nie, w sumie to też jest, no, nie no, w sumie kocham nagrywać, ale nienawidzę po prostu sprzątać. A i nie jestem takim gościem, który lubi takie kobiety, które, nie wiem, które mówią: nie no, musi być na błysk, tak, tak piękne jak w willi za 13 milionów powiedzmy dolarów, no nie, powiedzmy w Stanach, albo złotych, albo powiedzmy milion złotych. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że nie jestem pedantem. Nigdy nie byłem, nigdy nie będę, bo to mnie po prostu przeraża. A jeżeli chodzi o precyzyjność, no to jak widzicie, mam na te łapie. W sensie precyzyjny może jestem w różnych aspektach, ale dokładny? Ach, właśnie, gdybym był dokładny, to miałbym możliwość, że już milion subskrypcji na kanale i miałbym własny dom. No, może... moneta mi wpadła pod łóżko, nie chce mi się. Nie dzisiaj, dzisiaj na pewno tego nie sięgnę. No i widzicie. No ale tak szczerze mówiąc, powiedzmy, jeżeli, nie wiem, miałaby dziewczyna do mnie przyjść, albo rodzina, to oczywiście... oczywiście na błysk bym posprzątał wszystko. Tutaj ja tak muszę posprzątać, muszę znaleźć wolny dzień, bo mam tyle nagrywek na kanał, że no szczerze mówiąc, nagrywam taki film już od miesiąca i powiedzmy jest tak, że nagram kilka scen do filmu i większość scen usuwam, bo to mi się później nie podoba, mówię sobie, nie udaje mi się, nie, w sensie, że nie podoba mi się ta scena, tamta mi się scena nie podoba, no to możliwe, że po prostu nad tym filmem, wiecie, gdzieś tam, wiecie, jak to się mówi, sprzyja dokładność, no nie? Ale ogólnie nie jestem pedantem i chyba nigdy bym nie był pedantem, szczerze mówiąc. No, ale jeżeli chodzi, powiedzmy, o takie sprawy jak, wiecie, związki z dziewczyną, no to pewnie gdzieś tam dziewczyna by mnie, wiecie, wzięła w obroty, powiedziałaby: musisz po prostu o wszystko dbać. No oczywiście o wszystko bym dbał, sprzątałbym częściej, w ogóle totalnie pomagał swojej dziewczynie. Totalnie bym, no po prostu bym się również o nią troszczył, dobry byłbym dla niej, no i bym nie pozwolił, żeby tylko ona ciągle, no nie, ciągle sprzątała coś tam po mnie, po prostu, nie wiem, naprawiała czy coś takiego. Na to na przykład nigdy bym nie pozwolił, bo szanuję kobiety, a swoją najbardziej szanuję i swoją najbardziej kocham. I myślę, że to jest okej, no nie? Ale jeżeli jestem teraz tutaj sam w domu, to myślicie, że mi się chce, wiecie, teraz ruszyć się i posprzątać? Nie. Nie no, żartuję. Chyba wezmę sobie to do głowy i chyba posprzątam. Dobra, dzięki za oglądanie najnowszego daily na kanale. Lecimy ciągle z tym wakacyjnym daily, bo naprawdę, no to jest coś dla mnie
wyjątkowego. Spokojnie będą. Jutro już będzie vlog na dworzu i większość tych vlogów będzie na dworzu i będę wymyślał różne takie akcje, różne takie nawet dymy na tych wakacyjnych vlogach. Tak, aby się działo, no nie? Więc odpowiedź brzmi: nie, nie jestem pedantem. No ale tak jak wcześniej mówiłem, tak jak wytłumaczyłem, potrafię się wziąć. No nie? Siemano.